Wystarczy może jeden mecz wygrać, a ono się to wszystko obróci. Hej górale, zobaczcie warunki dzisiaj. Pogoda angielska, albo jakby ktoś to powiedział, butelkowa. Pokażę wam coś. Popatrzcie tutaj, co się dzieje. Murawa wygląda naprawdę dobrze, tak jak to powiedział sędzia VAR. Zobaczcie, jak są dzisiaj pomalowane linie, jak są chronione taką taśmą Tour de Pologne, a pod tym biała linia. Bo słuchajcie, panowie tutaj malowali te linie, one dosłownie w parę minut były, rozmazywały się tak naprawdę. To popatrzcie tam, jak panowie pracują. Ale wszystko wskazuje na to, że gramy, no i trzymamy kciuki. Widzieliśmy przed chwilą, że twój mąż taszczył worki. Co tam jest w tych workach? No, jak zobaczyłam, że jest akcja Dorzuć mi się, no to myślę, można by było jeszcze coś lepszego wymyśleć. I szybka akcja. Napisałam do rodziców, szybki odzew. No i udało się w 4 dni nazbierać 300 misiów. I to byli rodzice, jak rozumiem, z przedszkola. Tak, w przedszkole numer 43 w Hołcnowie, tam gdzie ja pracuję, a mój syn chodzi. To dziękujemy bardzo za wszystkie misie i mamy nadzieję, że wylecą w przerwie meczu po prostu do góry. No, na pewno, na pewno. Myślę, że trochę nam będą musieli ludzie tu pomóc, bo raczej nie damy rady, ale na pewno znajdą się chętni. Jak tam poszła sprzedaż biletów? Godzina do meczu została, ile tego mamy? Sprzedaliśmy 6,5 tysiąca biletów, bilety cały czas się jeszcze sprzedają, więc mam nadzieję, że dobijemy do 7 tysięcy. A chciałem jeszcze wrócić do wydarzeń, które niedawno były, czyli do turnieju kuloodpornych. Jak jesteś zadowolona z tego wydarzenia? Jestem bardzo zadowolona z tego turnieju. To był turniej na nowym obiekcie, więc było to dla mnie dużym wyzwaniem. Tym bardziej, że pierwszy raz organizowałam ten turniej. Robert, no kopę lat żeśmy już tutaj nie rozmawiali na stadionie, ale też okazja dzisiaj jest wyjątkowa, bo wczoraj obchodziłeś swoje urodziny, także wszystkiego najlepszego z okazji tych kolejnych urodzin. No i miejmy nadzieję, że przyniesie dzisiaj szczęście pod Beskidziu. Ja wiecie tak, jak kiedy byłem na meczu, tak pod Beskidzie wygrywało, także bardzo, bardzo się cieszę, że jestem tutaj, a wierzę, że pod Beskidzie wygra. A co się tyka urodzin, jestem cały czas młody, także... Jak dobrze sobie pewnie zdajesz sprawę, mamy dosyć ciężką sytuację teraz w klubie, ale ty jesteś na pewno taką osobą, która może na ten temat się dużo wypowiedzieć, bo tutaj w Podbeskidziu nie jeden kryzys przeżywałeś. I jakie są może takie twoje rady dla kolegów w takich ciężkich sytuacjach? Ja myślę, że wystarczy może jeden mecz wygrać, a ono się to wszystko obróci. A dzisiaj jest taki przeciwnik, któremu kiedy się wygra, tak się złapia taka seria, że będą może 3-4 zwycięstwa rzędu. Blokujemy!
Dawid! Mocniej! Dawaj, dawaj! Panie! Jeden, nie dwa. Dobra. Tak! A do środka bada! Brawo, dobra, braka, brawo, dobry, dobra! Do tyłu, Harry! Coś wygramy, będziemy się cieszyć w kółku. Na razie zdobyliśmy zajebisty krok, szanujmy przeciwnika. Zajebista robota, brawo! Mamy to! W końcu! Ale szczęśliwy, zobacz! Zapamiętajcie to! O Jezus, ale jak! Zagrać taki mecz, po tym, co się działo przez 3 tygodnie, czyli jak odnosimy 3 porażki i jeszcze przegrywamy z Wisłą, która jest rozpędzona, i żeby tu się nie zniechęcić, żeby być dalej tacy skoncentrowani w robocie, to jest ogromny szacunek. My musimy tak walczyć o punkty w każdym meczu. W każdym meczu schodzicie teraz znowu tak jak po meczu z Sosnowcem. Padnięci, zmęczeni, ale szczęśliwi, cholernie szczęśliwi. To jest mega ważne, bo graliście jakościowo najlepszy zespół w tej lidze. I każdy to wie. Takich piłkarzy w tej lidze nie ma nikt, jak ma Wisła, a wy wygraliście mecz, który powinniście wygrać jeszcze co najmniej 2 bramkami.